Myślę, że ważne jest to, żeby się modlić o gotowość do jakiejś bardzo radykalnej zmiany. Nie myślę o zmianie moralnej, bo to w ogóle jest elementarz życia wiarą chrześcijańskiego, to nie trzeba się modlić o taką gotowość, bo to po prostu mamy w pakiecie od samego chrztu i od wiary. Natomiast czasami Bóg może poprosić, abyśmy dokonali jakiejś gruntownej zmiany pod tytułem na przykład wyprowadzka z miasta, gdzie jesteś. Zmiana pracy. Coś, co się będzie wiązało z taką ilością różnych nowych wyzwań, że to sprawi naturalny odruch takiego zblokowania się. To może być powołanie na przykład do zerwania ze swoją samotnością, żeby wejść do jakiejś wspólnoty. To może być zaproszenie, żeby wreszcie wyjść za mąż, czy się ożenić, czy żeby wstąpić do zakonu. Zmiana powołania, radykalna zmiana stylu życia, podjęcie nowych wyzwań. Gdy ten moment nadejdzie, potrzebujemy wtedy odwagi i dobrze jest przygotować tę właśnie chwilę przez codzienną, choćby krótką prośbę. Daj mi tę gotowość do radykalnej zmiany. Dlaczego mamy nie przysięgać? O co tu chodzi? Czemu Pan Jezus mówi nie przysięgajcie, nie przysięgajcie, nie przysięgajcie? Kochani, nieprzysięganie nie jest, nie wiem, jakąś taką formą, że nie wolno takich zaklęć mówić albo takich obietnic, bo one coś tam robią. Nie, nie, nie. To jest forma pokory. Na czym polega przysięganie? Ja Ci mówię, przysięgam, tego nigdy nie zrobię. To powiedział kiedyś Piotr Panu Jezusowi. Przysięgam Ci, Panie Jezu, ja Cię nigdy nie zdradzę. Czym jest pokora? Pokora mówi tak, Panie Jezu, ja bym Cię bardzo nie chciał zdradzić, ale nie wiem jak będzie, wiesz, bo znam siebie. Dlatego Pan Jezus mówi, nie przysięgajcie. Czyli mówiąc krótko, nie traktujcie siebie, jakbyście byli nie wiadomo jak, po prostu wszechmocni. O to chodzi w nieprzysięganiu. Bo przysięga polega na tym, że mówimy, na pewno tego nie zrobię. Przysięgam. A Pan Jezus mówi, no ale może to zrobisz, no. Przecież głupi, słaby jesteś, nie? To nie udawaj. Druga rzecz z tym związana. No to czemu przysięgamy w małżeństwie? Przecież powiedział Pan Jezus, żeby nie przysięgać i że tego się nie da zrobić. No właśnie dlatego ta przysięga ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest w kościele. Bo to przysięgamy mówiąc do Pana Boga, weź, że pomóż, nie? To nie jest przysięga bez Pana Boga, bo ta bez Pana Boga jest bez sensu. Dlatego uznajemy związki cywilne za bez sensu. Bo to jest upatrywanie siły w sobie. Kiedy sobie mówimy, ja Cię będę kochał. No fajnie, ale wiem, że nie umiesz. A Pan Bóg mówi, dobra, dlatego zrób to ze mną i wtedy to damy radę. I to jest przysięga wobec Pana Boga. Mówiąc tylko, Panie Boże, przysięgnij, że będziesz mi pomagał. Ty mi przysięgnij, że mi w tym pomożesz, bo ja nie dam rady. I kochani, o to chodzi w przysięganiu. To jest nic innego, jak znajomość siebie. Takie jest zdanie świętego Augustyna, bardzo je lubię, gdzie Augustyn mówi tak, on był świętym, słuchajcie. Mówi, jestem zdolny do popełnienia każdego grzechu. Każdego. Mówi, matkę mógłbym zabić, spokojnie, bez żadnego problemu. Mówi, to, że tego nie robię, to tylko dlatego, że Pan Bóg mi nie uniemożliwił. To, że niektórych grzechów nie popełniłem, tak mówi Augustyn, to dlatego, że Pan Bóg mnie trzyma przed tymi grzechami, żebym w nie nie wlazł. I to jest dokładnie to. Augustyn nie mówi, nie popełnię, bo ja bym tego nigdy nie zrobił. Ja bym tam zrobił. Każdą rzecz jesteśmy w stanie zrobić. Tylko, że z Panem Bogiem się da ich nie robić. I o to chodzi w nieprzysięganiu.